12 listopada 1933 roku w tym miejscu przy dworcu w Chorzowie Batorym zebrało się 2000 kibiców ruchu przed wyjazdem do Krakowa na ostatni mecz sezonu. Każdy z kibiców ruchu miał w rękach niebieską wstążeczkę, która miała sygnalizować ten wyjazd na ten mecz. Cóż to była za droga? Wręcz triumfalny powrót kibiców ruchu wspólnie z piłkarzami z Krakowa przez Szczakową Szopienicę. To tutaj tysiące kibiców witało ich po zdobyciu pierwszego tytułu Mistrza Polski. Szczegóły tego fantastycznego wyjazdu i wiele innych przeczytacie w drugiej części książki o historii ruchu Chorzów. Znajdujemy się obok szpitala Huty Bismarka, który został wybudowany w 1895 roku przez właścicieli huty dla swoich pracowników. Oczywiście w okresie międzywojennym ten budynek pełnił dokładnie taką samą funkcję. Dlaczego jest związany z naszym klubem sportowym? 12 listopada, kiedy ruch wracał z Krakowa po zdobyciu pierwszego mistrza Polski, na dworcu zebrała się kilkutysięczna grupa kibiców. Razem z orkiestrą dętą Huty Batory przemaszerowali dokładnie w to miejsce. Przemaszerowali dlatego, że w jednej z sal szpitalnych leżał kontuzjowany zawodnik. Z drugiej części historii ruchu Chorzów dowiecie się, co to był za zawodnik, z jakiego powodu był kontuzjowany i dowiecie się, gdzie później ta grupa poszła po to, żeby do późnych godzin nocnych odbierać zasłużone gratulacje od różnych organizacji społecznych, sportowych z całego Górnego Śląska. Kolonia robotnicza Karl Emanuel. To tutaj w 1912 roku urodził się jeden z wybitnych, jeżeli nie najwybitniejszych, piłkarzy przedwojennego ruchu, Edmund Giemza. Zadebiutował w barwach ruchu w 1930 roku. Postać nietuzinkowa, postać, która praktycznie od razu wskoczyła do pierwszego składu drużyny. Postać, bez której sukcesy przedwojennego ruchu nigdy by nie zaistniały. Stoimy obok prawie 90-letniego budynku, który dzisiaj jest domem działkowca. Około 90 lat temu, czyli w roku 1932, otoczenie tego tutaj wyglądało zupełnie inaczej. Tego budynku jeszcze nie było. Tutaj znajdował się stadion, boisko ruchu Chorzów, tak zwany Hasiok, gdzie rozgrywał swoje mecze. Po drugiej stronie, w obecnej szkole 34, znajdowały się szatnie, które były wykorzystywane w czasie zawodów sportowych. Żeby dowiedzieć się, z jakiego powodu musiano wybudować ten budynek, trzeba cofnąć się o około 90 lat. Dokładnie 1 maja 1932 roku do Chorzowa przyjechał Beniaminek Ligi, zespół 22. Pułku Piechoty z Siedlec. Spotkanie zaczęło się od wręczenia specjalnego ryngrafu przez prezesa Teofila Paczyńskiego, no i zaczął się mecz. W trzeciej minucie dosyć niefortunnie drużyna z Siedlec strzeliła pierwszą bramkę. Jak wyglądał mecz, jakim zakończył się wynikiem, będziecie mogli przeczytać w drugiej części historii ruchu Chorzów. Jesteśmy na cmentarzu centralnym w Gliwicach, gdzie znajduje się grób Teodora Mazura. Osoby, której przeciętnemu kibicowi ruchu nic nie mówi. Jest to przedwojenny piłkarz, bramkarz, który grał w ruchu w latach 1930-1932. Jednakże jest to pierwszy w historii, można powiedzieć, transfer do klubu zawodnika, który już w przeszłości grał w innym klubie na poziomie ekstraklasy. Teodor Mazur w 1932 roku grał w drużynie Czarnych Lwów. Notabene pochodził ze Śląska, tu niedaleko, z Katowic. Urodził się tam, był wychowankiem klubu z Załęża, grał także w Pogoni Katowice. Po wojnie los sprawił, że osiadł w Gliwicach, gdzie między innymi miał swój udział w odbudowie sportu w tym mieście, które przypadło Polsce. Tu także zmarł i został pochowany. Co istotne, jego grób kibice ruchu 2 lata temu uratowali od likwidacji
Możemy jedynie powiedzieć, że ten, no, co by nie powiedzieć, wysłużony nagrobek w przyszłym roku będzie miał wygląd taki, na jaki zasługuje piłkarz ruchu Wielkie Hajduki.